Czas na projekt trzeciej linii metra. Gagarina, spacerowa i Goworka otwarte dla wszystkich. Pociągi wróciły do stolicy Tatr. Wukatka od nowego roku będzie jeździć dużo częściej. Światowida łączy się już w dwóch miejscach z Modlińską. W końcu zakończyła się przebudowa wiaduktu na Marwilskiej. Czy wszyscy życzą nam wesołych świąt? O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w nocy 24 grudnia 2023 roku, czyli w niedzielę. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć się Ząż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym w dosyć wczesnej porze, ale oczywiście ze świątecznym klimatem, ostatnie przed świętami, bo dziś są de facto święta i jeszcze trochę tych filmów się dzisiaj pojawi. Nie tylko na tym kanale, ale również na planach Awiznosza pojawi się nowy odcinek z Fiskanes, ale przejdźmy do tego, co się działo ostatnio w komunikacji miejskiej. A dzieje się dużo, w metrze też, głównie w awariach nic. No tak, Świętokrzyska, Rotusza Stanu, Ronda Daszyńskiego, Rondo ONZ, Kondratowicza, Marymont, Centrum Nauki, Parnik, Torgowiec Mieszkaniowy, Pola Mogotowskiej, Młociny, Świętokrzyska, Nowy Świat, Uniwersytet i Wilanowska. To stacja metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda na stacji metra. Całkiem dużo tych stacji cały czas. Tymczasem w końcu ruszają kolejne prace przy trzeciej linii metra. Tym razem prace projektowe. Aktualnie został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie trzeciej linii metra. Prace będą realizowane, właściwie będą, już będzie podpisana umowa, przez 3 lata. 3 lata. Następnie będzie nadzór inwestorski nad tą inwestycją do 2032 roku. W skrócie, najpierw oni muszą to zaprojektować, a później będą nadzorować, czy to wszystko wygląda tak, jak to miało wyglądać w projekcie, do 2032 roku. Czyli do 2032 roku trzecia linia metra, według tej informacji, powinna powstać. Czy tak będzie? Zobaczymy, ale w sumie to jest planowane wedle tych wszystkich standardów, że do 32 właśnie roku ma być to zrealizowane, więc to się zgadza. A trzecia linia metra składa się z tych wszystkich ładnych 6 stacji plus Stadion Narodowy i ze stacji STP Kozia Górka, z oczywiście tunelami na całej trasie, wentylatorniami szlakowymi, no i oczywiście tunelami łączącymi również trzecią linię metra z STP Kozia Górka. Ciekawe jeszcze z takich informacji to jest to, że mogę Wam powiedzieć, iż no ma być to wszystko zrealizowane. Termin składania ofert mija 29 stycznia, więc jeszcze chwilę pozostała. Ale co ja mogę powiedzieć? No w teorii ja już podaję, że budowa ma się rozpocząć w 2028 roku, ale zobaczymy, jak to będzie, biorąc pod uwagę, że jeszcze ma być przebudowana linia średnicowa. Nie wiemy kiedy, ale wiemy, że jakoś tak w tym terminie. Tymczasem jeszcze z takich jeszcze ważnych informacji, które trzeba powiedzieć, to jest to, że właśnie tutaj METO cały czas nam przypomina, że powstaje druga linia METO do Karoliny z STP Karolin i co ciekawe nam powiedzieli mniej więcej, kiedy to ma być zrealizowane. Ile? Jeszcze 3 lata. Czyli w 2026 roku METO już tego nie owija w bawełnę, ma się zakończyć przebudowa, a właściwie budowa ostatnich 3 stacji METO na drugiej linii. Tymczasem jeszcze z ciekawostek a propos tego, co będzie projektowane, to wiemy, jak będą wyglądać nowe węzły, bo w końcu dostaliśmy trochę informacji więcej. Wizualizacje wyglądają następująco. W tych wizualizacjach możecie zobaczyć, że Gocław się zmienił, ale jest tutaj coś ważniejszego, co się faktycznie zmieniło, a jest to mianowicie Wietataczna. Nie będzie Ronda Wietataczna. To jest ostateczna wersja. Mało tego, tu się dużo zmieniło. Pierwsze zwróćcie uwagę, że sama pętla tramwajowa została całkowicie przesunięta. W miejsce aktualnej pętli autobusowej zostało to połączone w jeden wspólny dobry węzeł przesiadkowy, z czym się faktycznie zgadzam. Do tych wszystkich przystanków i peronów jest prowadzone jedno wyjście ze stacji metra i ogólnie wyjście jest mało na samym węźle Wietataczna, bo nie ma ronda. I faktycznie to może być dosyć dobre rozwiązanie, aby w tym miejscu nie było ronda, bo wtedy cały system przesiadkowy dosyć mocno jest wyrównany i poprawiony. Nie ma oczywiście tutaj żadnego P+R zaplanowanego, ale bym powiedział, że w takim miejscu przy dobrej komunikacji nie jest to tutaj nawet niezbędne. Co mamy jeszcze więcej? A już Wam pokazuję tutaj na grafikach, teraz sobie przejdziemy. Tak, pierwsze, zmieniła się lokalizacja tunelu, jeżeli chodzi o obwodnicę. Bo przypominam Wam, że tam pod Rondem Wietataczna i pod stacją metra była planowana obwodnica.
No i tak to też pozostało, z tym, że w maju było stwierdzenie, że całą stację się po prostu przeniesie w bok i będzie to wszystko jeszcze niżej, tak aby tunel właśnie obwodnicy mógł powstać nad tunelami metra. Ostatecznie teraz w lipcu 2023 to się zmieniło i tunel obwodnicy ma być znajdować się poniżej stacji metra. No zobaczymy, czy faktycznie tak to będzie zrealizowane. Sama wetraczna tak by wyglądała. Jak widzicie, układ tramwajowy jest zrobiony mniej więcej podobnie jak mamy na kole, czyli można jeździć w nieskończoność, jak ktoś chce po pętli. Natomiast samych torów odstawczych, czyli tam, gdzie tramwaje mogą się zatrzymać i po prostu poczekać sobie chwilę, to są 4 tory, więc całkiem dużo. Z dobrym rozjazdem tutaj bezpośrednio, czy to w Aleje Waszyngtona, czy dalej w kierunku Dworca Wileńskiego. No i są też wspólne, tak powiedzmy, przystanki tramwajowe, autobusowe, żeby można było się przesiadać. No i wyjścia są po jednej, po drugiej stronie ulicy, ale nie już dookoła przez całego skrzyżowania. No i też tutaj wyjazd tramwajowy jest tak w miarę uporządkowany, aby faktycznie można było się wygodnie przesiadać. Podobnie na sam dworzec wschodni został przeprojektowany. Tory tramwajowe mają zakręcać łukiem pod samą stację, pod sam dworzec wschodni, aby były bliższe i lepsze przesiadki. Jeżeli chodzi o lokalizację wyjść ze stacji metra, dzięki temu po prostu będzie ich mniej, bo nie trzeba stawiać specjalnych do przystanków tramwajowych, ale cały czas są zrealizowane mniej więcej po każdej ze stron ulicy i do każdego z wyjść, jeżeli chodzi o przejścia podziemne na stację kolejową, jak i również w samej hali dworcowej jedno wyjście cały czas jest zaplanowane i jedno wyjście na węzeł Warszawa Wschód, czyli do tego P plus R. Też tutaj została zaprojektowana ta pętla tramwajowa, która tutaj jest, w nieco innej orientacji. Ja bym bardziej tą pętlę chciał zrobić, żeby tutaj według mnie była w każdym kierunku by dało się wjechać. No to, co tutaj jest zaprojektowane i pokazane, niech będzie, ale według mnie lepiej gdyby po prostu tramwaje, przypominając to, żeby było żeberko, co zostało tutaj zaprojektowane, to żeby po prostu tramwaje mogły wyjechać z każdej orientacji, biorąc pod uwagę, że może w przyszłości ten tramwaj jednak do Ząbek kiedyś powstanie, bo tramwaj do Ząbek miałby powstawać na Frost. Więc no tu też przy okazji mamy Aleje Tysiąclecia, która ma mieć trasę tramwajową. Więc według mnie lepiej mieć więcej możliwości niż mniej. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o nowości, jeżeli chodzi o trzecią linię metra. A jeszcze z informacji, nie będzie potrzeba więcej pociągów. Aktualnie metro wycofało część pociągów, ale to nie oznacza, że te nowsze rosyjskie składy znikają. One po prostu są aktualnie nieeksploatowane, bo metro nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli się pojawi trzecia linia metra i nowe stacje na Karolin, po prostu będzie można wprowadzić do ruchu te pociągi rosyjskie, zmodernizować się i po prostu będą jeździć. Więc aktualnie prezes metra stwierdzi, że nie ma potrzeby zakupu dodatkowych pociągów metra dla trzeciej linii metra. To, co mamy, nam powinno wystarczyć, przynajmniej na odcinek centralny. Kolejna informacja to jest oczywiście tramwaj do Wilanowa, który otworzył nam już tutaj tę ulicę. Nawet widzieliście to wczoraj, jak to wyglądało. No przejazd jest już po całości od ulicy Puławskiej do Gagarina. Z Pacydową i Goworka można już teraz przejechać. Nie tylko autobusy, wszyscy. Z Gagarina jest też wyjazd na wprost. Tam też się zmieniły jezdnie. Ogólnie też większość jezdni już teraz na Gagarina jest w dwóch kierunkach pod Babasy. To jest akurat na plus. No i co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że na Płaskiej też już jest celowy mniej więcej układ drogowy. Jadąc z Warnińskiego aktualnie już w kierunku Goworka mamy 2 pasy do skrętu w lewo i 2 pasy do jazdy prosto w ulicę Płaską. A są tak samo w drugą stronę z ulicy Płaskiej można już też skręcić bezpośrednio w ulicę Marszałkowską i w Warnińskiego. Więc całkiem faktycznie dobrze się tutaj to pozmieniało i linia 222 już się teraz zatrzymuje na tym przystanku docelowym Plac Unii Lubelskiej, tym co wcześniej, co przed przebudową. No i kończąc temat, to same rondo Plac Unii Lubelskiej przestało istnieć i została uruchomiona tam taka sama granica ruchu, jak to miało miejsce wcześniej, czyli przez sam środek, jak i również sygnalizacja świetna już wszędzie tam działa tak, jak była wcześniej, a testy do przejścia dla pieszych zostało zlikwidowane. Więc trochę się pozmieniało, natomiast to nie są jedyne informacje, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa. Również takie cudo się pojawiło. Tak, to się znajduje kawałek, który jest nad wjazdem w Świętego Bonifacego, tutaj jest ulica Świętego Bonifacego i tam będzie pęta tramwajowa, stegny i autobusowa. I tutaj, jak widzicie, mamy łącznik torowy. On jest tak samo zrealizowany jak ten, który jest aktualnie i cały czas funkcjonuje, przynajmniej w teorii. Za przystankami tramwajowymi metro Rondo Daczyńskiego. On, co prawda, aktualnie tamten kraniec nie jest wykorzystywany, ale takie coś jest. Czemu? Już wam tłumaczę. Chodzi o to, że gdyby coś się wydarzyło na trasie tramwajowej, to po prostu aby tramwaje mogły w tym miejscu skończyć trasę i ponownie jechać w drugim kierunku, a nie żeby cały ten odcinek był niedostępny. Owszem, obok się znajduje pęta tramwajowa stegny, ale ona powstanie jakieś pół roku później.
przy dobrych wiatrach oczywiście. No i też trzeba pamiętać, że mimo wszystko lepiej, żeby w ten sposób można było to wytyczyć, przy nawet jakichś objazdach wprowadzić ruch po prostu po jednym torze. Natomiast pierwotnie w projekcie, z tego co ja widziałem, miałoby być tutaj pełen rozjazd, po prostu z krzyżem, że tak to powiem, po środku. Ostatecznie to nie powstało, bo mamy tylko i wyłącznie w jednym kierunku i to także w tramwaje nie wiadomo, muszą wjechać na wstecznym na ten rozjazd. Może i dobrze, ze względu bezpieczeństwa faktycznie na pewno to jest na plus. Natomiast dobrze, że coś takiego powstało i że takich łączników powinno być według mnie więcej, bo to chyba jest jedyny, który będzie zrealizowany ostatecznie mimo wszystko. Ale no cóż, zawsze coś na plus. No i ciekawostek to, że Budimax przynajmniej w teorii raz na 2 miesiące ponownie maluje oznakowanie, które jest zlokalizowane na całej organizacji tymczasowej, na całej tej inwestycji tramwaju do Wilanowa i to miało miejsce właśnie też teraz. A normalnie w mieście jest to realizowane 2 razy w ciągu roku, na wiosnę i jesienią. Tymczasem zajezdnia Nopol no zmienia się, tak to wyglądało jeszcze w 4 kwartale 2022 roku, teraz rok później tak to wygląda w 2023. No i mamy porównanie, jak to wygląda w BIM-ie, czyli w tym systemie, gdzie jest wszystko to pokazane w modelu 3D, w formie budowy, no i jak to wygląda na zdjęciach. No możemy sobie tutaj dokładnie poobserwować, że te wszystkie elementy i obiekty zazwyczaj w BIM-ie wyglądają ładniej, ale już faktycznie wyglądają dosyć podobnie na jednym i drugich ujęciach. No i też mamy przy okazji ujęcia, jak to wygląda w środku, tak? Film z zajezdnia no, pojawi się po świętach, jak tam pojadę, więc to co ja mogę powiedzieć, zobaczymy dokładnie jak to wygląda. No i niedługo ma być otwarcie, w sensie no tak w pierwszej połowie 2024 roku ma być otwarcie, więc niedługo. Tymczasem mamy informację, że zostało wydane pozwolenie na budowę dla tramwaju pod Warszawą Zachodnią, a właściwie do Warszawy Zachodniej, więc kolejna dobra informacja. Teraz jeszcze musi się oczywiście uprawomocnić sam wyrok, no i zobaczymy jak już faktycznie prace budowlane ruszą w 2024 roku w styczniu albo już w lutym. Tymczasem Gdańsk rusza z przetargiem na projekt PKN Południe. I tu od razu odpowiadam, że jeżeli budowa ruszy, nie no wiem, że jeszcze za jakiś czas, ale jeżeli budowa ruszy, to ja na pewno tą inwestycję co 2 miesiące tak samo jak Łódź bym chciał nagrywać, bo to jest niesamowicie ciekawa inwestycja z elementami podziemnymi i to jest zupełnie nowa linia kolejowa. To by wyglądała w następujący sposób. Proszę bardzo. Tu aktualnie się znajduje Gdańsk Śródmieście. Linia kolejowa tutaj ma 2 warianty z nowymi drogami dwoma. Tu jest jedna nowa droga i tu jest druga nowa droga, która ma być realizowana w ramach tej inwestycji. No i z ciekawymi przystankami też kolejowymi, bo ten przystanek na przykład będzie pod ziemią. Te dwa będą wykopie, a same Gdańsk Kowale będzie pod ziemią jako węzeł krańcowy, więc bym powiedział, że dosyć odjechana trasa. Już nie mówiąc o tym, że byłoby miło, gdyby SKM-ki jeździły nowsze, gdańskie. No wiem, dużo od nich oczekuję. Jest już w końcu jeden odcinek, który jest nowy. Ale mniejsza z tym. Pociągi jeżdżą, są punktualne i są niezawodne, że tak to powiem. I byłoby miło, gdyby faktycznie to się rozwinęło. A już mamy takie informacje, że tak ma właśnie być realizowane. No oczywiście sam przetarg na projekt jest tylko i wyłącznie. Będzie to później wszystko projektowane i dopiero to zobaczymy, jak to będzie realizowane po tych kolejnych latach. Bo tak, termin składania ofert mija 25 stycznia 2024 roku. No i będą mieli 3 lata na zaprojektowanie tego. Natomiast później będą jeszcze sprawować nadzór inwestorski, tak samo jak przy metrze, nad realizacją tej inwestycji przez 7 lat od podpisania teraz umowy. Więc no co ja mogę powiedzieć. Za 7 lat może pojedziemy PKN-ką w drugą stronę. A byłoby to całkiem ciekawe. W sensie, no, SKM, już tak to powiem. No ale wiecie o co mi chodzi. To jest wyciągnięcie SKM-ki z Gdańsk Śródmieście de facto dalej w drugą stronę, bo w drugą stronę tam w sumie to nic się teraz nie działo. Tymczasem lecimy dalej, bo już pociągi jeżdżą faktycznie do Zakopanego. Miałem okazję to zobaczyć w nocy, jak ten jeden pasażer odjeżdża. W drugą stronę było podobnie. No dobra, tak przyjdziemy. Nikt nie przyjechał do Zakopanego pierwszym pociągiem, ale no cóż, no jest to oddane do użytku, a pomimo tych różnych utrudnień, które miałem później w powrocie w pociągiem, to bym powiedział, że całkiem ciekawe to zostało zrealizowane. Szkoda, że nie wszystko jest oddane do użytku, tylko 2 perony, ale więcej dowiecie się raczej nie dziś w filmie, tylko raczej w ciągu kolejnych dni świątecznych. Przygotuję już ten pełen materiał, jak wygląda cała stacja kolejowa, jak to wygląda, z czym się dzieje i porównuję sobie też z tymi ujęciami z października, co im się udało zrobić na przestrzeni tych 2 miesięcy, bo faktycznie
jestem pod wrażeniem. No ale już byłem pod wrażeniem ostatnio w tym miesiącu. Gwawer udało mi się oddać do użytku, więc w sumie całkiem nieźle ostatnio te inwestycje są realizowane. Tymczasem WKTK nas informuje i przeprasza, że aktualnie wyświetlacze mogą pokazywać różne dziwne, niestworzone rzeczy. Jest to spowodowane tym, że aktualizuję system taki, aby był jednolity na całym odcinku WKD, więc teraz to nie po prostu muszę sobie przeanalizować, przeaktualizować i to ma być wszystko przeaktualizowane do 29 grudnia. Więc jeżeli jakieś rzeczy się pojawiają niestworzone na wyświetlaczach WKD w tym terminie do tego czasu, to jest to zgodne z oczekiwaniami WKD i może się wydarzyć. Za to oczywiście bardzo serdecznie przepraszam. Tak, to jest jedna z nielicznych spółek, która przeprasza z góry za to, że może wystąpić jakiś błąd w informacji pasażerskiej. Tymczasem to, co możemy zobaczyć w jazzach jeszcze starych, to inna bajka. Natomiast dobra nowina jest jeszcze więcej, jeżeli chodzi o WKTK, bo pomijając nowe wyświetlacze, które są instalowane i wpinane do całego systemu, to pociągi będą jeździć częściej od nowego roku. Jak częściej? No dużo częściej. Po pierwsze, wszystkie pociągi, które aktualnie kończyły trasę na Podkowie Leśnej, pojadą teraz do Grodziska Mazowieckiego. I to jest pierwsza dobra nowina. Jak to będzie wyglądać? W szczycie pociągi będą jeździć do Grodziska Mazowieckiego co 15 bądź 30 minut, natomiast poza szczytem co 20 lub 40 minut. Czemu jest taka co 15 albo co 30 minut? No bo to jest koordynacja z pociągami, które faktycznie jeszcze niech tutaj jadą do Milanówka. Do Milanówka pociągi jeżdżą cały czas 160 minut i tak też będzie miało miejsce teraz, cały czas, więc tak to będzie zrealizowane. Oczywiście to nie jest docelowy układ, jeżeli chodzi o czas. Docelowy układ będzie lepszy, bo pociągi będą jeździć do Warszawy co 10 minut. Natomiast już teraz poprawi się ta sytuacja, bo pociągi będą w Warszawie szybciej realizowane. To znaczy w szczycie, teraz tam pociągi mogły podjechać co 15 minut, a nie co 20 jak aktualnie, a poza szczytem co 20 minut, a nie co 30 minut. Więc faktycznie nawet ten rzucie Ordona będzie trochę to przyspieszone. A z innych informacji, jak to będzie wyglądać po zakończeniu prac na Warszawie Zachodniej? Jeszcze lepiej. Pociągi będą jeździć po każdej pełnej godzinie do Grodziska Mazowieckiego. Będą odjeżdżać to o pełnej godzinie 10, 20, 40 i 50 minut. Natomiast do Milanówka będą jeździć o pełnej 00 godzinie i 30 po. Także tak to ma być zrealizowane. W dużym skrócie, do Milanówka będą jeździć dwa pociągi na godzinę, a do Grodziska Mazowieckiego pozostałe pociągi, czyli 1, 2, 3, 4. 4 pociągi na godzinę. Więc bym powiedział, że całkiem niezłe wyniki będą wykręcone, jeżeli chodzi o częstotliwość i szybki czas dojazdu. No i jakby punktualność wróciła od tego, co było przed rozpoczęciem przebudowy zachodniej, też byłoby wspaniale. Inna informacja to jest to, że wykluczenie transportowe w Polsce ma się bardzo dobrze i to jest zła nowina. Wiemy niestety o tym, ja też o tym wiem. Niedaleko mojej działki znajduje się miejscowość Wyśmierzyce, w której jak byłem na przystanku autobusowym i próbowałem znaleźć w internecie dojazd autobusem, dowiedziałem się, że takiej opcji nie ma. Co to oznacza? Oznacza to, że wakacje do tej miejscowości, która jeszcze niedawno była najmniejszą miejscowością w Polsce, nie było żadnego autobusu w wakacje. Oczywiście poza wakacjami są autobusy, ale czy przez całe wakacje żaden z mieszkańców, który nie ma autobusu, znaczy który nie ma swojego własnego samochodu, nie ma możliwości wyjechania ze swojego miasta? To trochę straszne. Z miasta. Nie ze wsi. Z miasta. Niestety takich miejsc jest dużo więcej w całej Polsce i to tylko i wyłącznie jest przykry przykład, natomiast miejmy nadzieję, że niedługo, w najbliższych latach to będzie się poprawiało, żeby faktycznie dało się z każdego miejsca, z każdej nawet małej wsi, chociaż jednym autobusem na dobę uciec z tamtego miejsca. A z mojej wsi, gdzie moja działka, nie było dużo lepiej. W sensie na 7 dni w tygodniu jeździło 6 autobusów. Czyli jednego dnia po prostu nie było żadnego autobusu i żadnej opcji wjechania, ale nigdy nie było więcej niż jeden autobus w ciągu doby i zazwyczaj ten autobus i tak przyjeżdżał i odjeżdżał. On przyjeżdżał i po prostu przejeżdżał przez tą wieś około godziny 5.30, 6.30, więc dojazd w Warszawie był tragiczny, ale był. No to zawsze coś. Lepiej niż w tym mieście jednym. Także na co ja mogę powiedzieć? Jest źle. I ludzie też to oceniają, że jest źle i chcieliby, żeby było lepiej i 1/3 osób stwierdza, że jeżeli byłoby lepiej, to byliby się w stanie przesiąść z właśnie swoich własnych aut na komunikację miejską. I tu jeszcze mam jakąś ciekawostkę.
Pytanie o to, które kwestie związane z transportem uważają za najbardziej palące? Badanie wskazali kolejno uruchomienie bądź zwiększenie liczby połączeń autobusowych i kolejowych 37%, rozbudowa ścieżek rowerowych 27%, wymiana taboru autobusowego na niskoemisyjny 27%, poprawa jakości infrastruktury takiej jak dworce, zadaszenia przystanków czy modernizacja linii kolejowej 14%. Więc jestem pod wrażeniem, że aż tak dużo osób chciałoby mieć drogi rowerowe. To taka ciekawostka. Tymczasem w końcu udało się otworzyć winnicę. Ale jeszcze budowa została. Dobrze, to o co chodzi? W końcu zostało połączenie drugie zrealizowane do ulicy Modlińskiej z ulicą Światowida. Teraz się łączy zarówno na północy, jak i również na południu, obok ratusza. To jest dobra nowina. W końcu Światowida ma ten drugi wjazd. Wiem, że kierowcy już z niego korzystają. Wiem, że drzewa tam już leżą po części, po tym jak tam trochę wiało. No i co ja mogę powiedzieć? Film z winnicy się pojawi po świętach, jak tam się pojawię. Dobrze, że to zostało zrealizowane. Szkoda, że żaden autobus z tego nie korzysta, bo to dla autobusów miało być wybudowane. Ja wam też tylko przypomnę. Zarząd Transportu Miejskiego wybudował ten łącznik. ZTM. No i nic z tego nie korzysta. Znaczy, no ma być tam od stycznia jedna linia autobusowa. 900 będzie jeździć teraz na zmienianej trasie, bo nie właśnie tam podjeżdżać. Ale to jest jedyna linia autobusowa, która będzie korzystać z tego połączenia. A tam powstał specjalny, idealny, wielofunkcyjny przystanek autobusowo-tramwajowy do wygodnej przesiadki. I żadna linia 700 tam nie będzie jechać. Nawet Elka, która jest niedaleko, nie dojedzie tam. No z tą Elką to jeszcze domyślam się, że będzie można walczyć, ale... Ale 700? Żadna? W sensie ja wiem, że dojazd do FSO jest wspaniały i w ogóle. Ale według mnie można byłoby puścić nawet jakąś inną, nową 700, która po prostu by tutaj podjeżdżała. No cóż, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Według mnie to trochę niewykorzystany potencjał tego. Zobaczymy, czy ZTM zmieni zdanie i jakoś to się niedługo zmieni. Dlatego od dawna nie słyszeliśmy o jakichkolwiek zmianach, bo po prostu ich nie ma. Dosłownie ich nie ma. Znaczy są mi jedne, tam jest jedna zmiana zrealizowana, to jest proszę bardzo, tutaj na tym przystanku się aktualnie zatrzymują już te linie autobusowe. To tyle. No 900 tu będzie się zatrzymać. No ale no. No buspas został też wydłużony, ale... Ale nie tego oczekiwałem po otwarciu tej inwestycji. Natomiast z dobrych nowin jest to, że drugiego dnia świąt będzie jeździć świąteczna linia M. Oczywiście udekorowana. Na trasie Kamęczyńska Bazylika, Kamęczyńska Bazylika. Na trasie takiej standardowej, robiąca kółeczko przez jeden most i przez drugi most. Nie most gdański, odpowiadając na wasze pytania. Więc w dużym skrócie, no sobie będzie tak po prostu jeździć w kółko. Ja nie będę jeździć na tej linii tramwajowej i raczej się w ogóle nie pojawię wtedy na mieście, więc raczej nie szukajcie mnie. Już były opcje, żeby mnie spotkać na linii zabytkowej w tym roku. Teraz już takiej opcji nie będzie. No cóż, no tak to wygląda, tak to jest zrealizowane, więc taka ciekawostka, jeżeli ktoś nudziłby się w drugi dzień świąt. Tymczasem, co możemy powiedzieć o Gagarina? Ano to, jak wygląda układ drogowy, a właściwie autobusowy, bo to, że jest przejazd, to już wiecie. To, że wszystkie autobusowe linie właściwie tam dojadą, też już wiecie. To teraz jeszcze wiecie, że to, że wszystkie te linie autobusowe teraz przyjadą prosto. I tu są dwa przystanki. Jeden jest przed, drugi jest za. Autobusy tu jadą dalej. Na Gagarina mają przystanek autobusowy za. Jeżeli jadą wcześniej, jeżeli skręcają w prawo, no to mają przystanek przed, no i tak samo jest dla tych autobusów jadących stąd, więc trochę pokiełbaszone, no ale jest jakoś to zrealizowane. Kolejna informacja to jest to, że będą zmiany dla Ursusa od w środę 27 grudnia. Drogowcy też poszli tam kolejny etap remontów. No i linia 177, 187, 194, 401, 517, 5716, N35 i N85 będą jeździć objazdami. Tymczasem święta, święta i jak komunikacją jeździmy? A inaczej. Nawet już dzisiaj jeździ komunikacja według schodu świątecznego lub niedzielnego. Także spodziewajcie się, że wszystko jeździ zupełnie inaczej. Dalej, 25 i 26 grudnia, tak samo podtrzymujemy to, że będzie wszystko świątecznie jeździć. 27-30 grudnia większość komunikacji będzie jeździć standardowo, bez podjazdów oczywiście szkolnych. 30-31 grudnia będzie jeździć w miarę standardowo, ale będą jeździć pociągi metra w nocy. 1 stycznia wszystko świątecznie i 6 stycznia też świątecznie będzie to kursować. Także tak mniej więcej wygląda układ, jeżeli chodzi o komunikację miejską, ale szczegóły to co do poszczególnych linii autobusowych mogą być zawieszone, bądź mogą mieć specjalny rozkład jazdy. Sprawdzać się po prostu, jak wasza komunikacja miejska, jak wasz autobus czy tramwaj, bo tramwaje też mogą być zawieszone, funkcjonuje w dane dni świąteczne. Tymczasem Konatowicza w końcu jest ukończona Aleja Tysiąca Drzew.
została zrealizowana, ostatnie drzewa zostały posadzone i ja mogę powiedzieć tylko łącznie jedno w końcu, bo to trochę trwało. No i dobrze, że zostało w końcu posadzone te ostatnie drzewa, to oznacza, że mogę przyjechać i nagrać podsumowanie, jak wygląda ta Skonatowicza. No nie wiem, czy to zrobię teraz, czy może jakoś na wiosnę, jak będzie trochę ładniej, to wygląda, jeśli tak będzie bardziej zielono, ale dobrze, że zostało to już zrealizowane. Tak samo jak w końcu zostało zrealizowane to, wiadukt Marwilski. W końcu wszystkie prace zostały zakończone. Problem był tam energetyczny na sam koniec, tylko tak te prace ucichły i nic nie było słychać. Ja się o to pytałem, tylko wy nie widzieliście tych pytań do ZDM-u i w końcu jednak udało się to zakończyć i dobra nowina jest taka, że już wszystko jest tam ukończone i tam postaram się pojawić, nie wiem czy w tym miesiącu, raczej w kolejnym miesiącu i zrobimy podsumowanie, jak ta inwestycja błyskawicznie powstała, ale później było wyhamowanie na sam koniec. No i Myśliwiecka będzie teraz mieć szersze chodniki, bo zwęziły się miejsca parkingowe, w sposób przesunięte bardziej na jezdnię. Także taka ciekawostka. Kolejna ciekawostka to jest to, że wiemy już mniej więcej, nie wiemy jeszcze, ale wiemy, kto może zaprojektować północny wlot S7 do Warszawy. Zgłosiło się kilka instytucji, właściwie kilka firm, tylko dwie są w budżecie GDAKi. No co, zobaczymy jak to będzie zrealizowane. Ważne jest to, że w mniejszości faktycznie chodzi na GDACE o cenę, jeżeli chodzi o wybór oferty. Ważniejsze są pozostałe aspekty, a mianowicie 60% to kryteria jakościowe. I dobrze, że w końcu poszli w tą stronę. Tymczasem, jak będzie wyglądać nowy rok Warszawy? Po cichu. Z niesztucznymi ogniami, a z zimnymi ogniami. To przynajmniej tak ma być to wyglądać, jeżeli chodzi o dzielnicę Wisła. I tam będą realizowane różne atrakcje, nawet już tak mniej więcej od 12, więc spodziewajcie się, że jeżeli chcecie coś od miasta, to dzielnica Wisła Was zaprasza. Tymczasem Warszawa ma oferty na nową kładkę, która ma powstać nad portem Czarniakowskim. Na temat tego będę nagrywać film po świętach, natomiast pewnie się pojawi już w nowym roku. No i mamy parę filmów, które faktycznie się tutaj zgłosiło. Kładka ma wyglądać w następujący sposób. Ma być dla pieszych i rowerzystów i dla niektórych pojazdów dla służb, więc faktycznie będzie to taka nowa inwestycja tutaj realizowana. Tymczasem, kto nam życzy wesołych świąt? A już sprawdzamy. Po pierwsze, koło miłośników Meta życzy nam wesołych świąt. WKatka również życzy nam wesołych świąt. MZA życzy nam wesołych świąt i na koniec GDAKa. Mało tych instytucji, ale to dlatego, że może wcześniej i do później, dzisiaj w niedzielę będzie więcej instytucji nam życzyć wesołych świąt, natomiast co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o takie informacje już tutaj na miejscu. Ja też oczywiście Wam życzę wesołych świąt, ale złożę Wam życzenia już z cykutem w podcaście, który się pojawi dzisiaj później, po południu. Natomiast sprawdźmy sobie sondaże i quizy mniejsze. Pierwsze, czy sądziliście, że uda się otworzyć linię kolejową do Zakopanego na czas? Większość z Was stwierdziło, że nie uda się to w piątek, ale dało się. No i większość z Was stwierdziło właśnie, że nie uda się na 850 głosów. Większość z Was stwierdziło, że nie, 43%, na tak, 35%, nie ma zdania lub nie wiem, 21%. Następnie było pytanie quizowe, ile mamy mniej więcej przystanków autobusowych w Warszawie. Stan jest tylko na kwiecień 2019, bo nie mam nowszych informacji, ale i tak całkiem większość z Was stwierdziło poprawnie. Na prawie 1000 głosów większość z Was stwierdziło, że jest 5000 przystanków i to się zgadza, bo dokładnie jest 5149 przystanków w aglomeracji warszawskiej całej, czyli zarówno w Warszawie, jak i poza granicami Warszawy w ramach warszawskiego transportu publicznego, czyli przez linię 700 i linię L. Także tak to wygląda. Następnie było pytanie, no wiecie, chciałem wywołać. Dyskusja jest ciekawa i faktycznie wywołałem. Na 1900 głosów większość z Was stwierdziło, że budować CPK trzeba w pełnym, w całości. Wszystko ma powstać. 69% Was tak stwierdziło. Następnie tylko i wyłącznie część kolejową, bez lotniska. 17% tylko część lotniskową bez kolei. 2% nie ma w ogóle potrzeby budowania lotniska ani części kolejowej. 8% i nie wiem, nie mam zdania. 4%. To było to z tego filmu. Jest Was tutaj coraz to więcej.
Jest nas tutaj już ponad 14 279 osób. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do zostania patronami Aviznosha i też możecie kupić komuś patronowanie Aviznosha w formie prezentu. Jest też taka opcja. Wystarczy, że sobie klikniecie i klikniecie kup na prezent. Jak ktoś zachęcam, też istnieje taka opcja. Od 3 miesięcy do roku można sobie wybrać, na ile miesięcy chcielibyście kupić komuś patronowanie. No i co ja mogę powiedzieć? Dzięki Wam, patronom, też to wszystko jest realizowane. Wszystko możecie znaleźć na stronie, w którą macie tutaj już cały czas wyświetlaną oczywiście Patronite / Aviznosh. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dziś się powinien pojawić podcast, natomiast Zakopane raczej pojawi się później, bo nie może być aż tak dużo filmów. No i City Skylines się pojawi dzisiaj też jakoś jeszcze w ciągu dnia. Tymczasem do zobaczenia. No i co ja mógł powiedzieć? Wesołych świąt. Cześć!